Siema, z tej strony Domanu, a dzisiaj jest piękny dzień, bowiem weźmiemy w obroty nową, wyjątkową ikonę, która znacznie wyróżnia się na tle innych nie tylko swoim wzrostem i siłą, ale także faktem, że Didier Drogba w przeszłości był już rzeźnikiem w Ultimate Team, chociażby za czasu FIFA 11, gdzie jego zwykła karta była jedną z najlepszych na pozycji napastnika, a Inform pobił wszelkie tamtejsze rekordy cenowe i chodził nawet po 2 miliony monet. A teraz, po stosunkowo niedługiej przerwie, Drogba powraca w swojej pełnej okazałości, chociaż przyznaję, że celowo wzlekałem z grą Iworyjczykiem, no bo obawiałem się, że na gruncie testowania kart FIFA 20 może nie spotkać mnie już nic przyjemniejszego. Lecz ostatecznie, po tych solidnych ponad 2 miesiącach od premiery, jako prezent mikołajkowy, oto jest ikona Didiera Drogby wersji Baby. I to nie jest przypadek, bowiem obiektywnie stwierdzić muszę, że mi osobiście grało się nią lepiej. Jak wiemy, karta legendy Chelsea oceniona na 89 była tą najlepszą do zdobycia za Icon Swaps i nawet zastanawiałem się przez pewien czas, czy nie pokusić się na to wyzwanie, ale po pierwsze doszedłem do wniosku, że Didiera Drogbę to ja chcę mieć w swoim finalnym składzie, więc poczekam już na wersję Prime, a po drugie z czasem okazało się, że wersją Baby gra mi się po prostu lepiej. Niewiele lepiej. Ale... ale lepiej! Zresztą to ogromne podobieństwo między obiema kartami od samego początku odzwierciedlał rynek, bowiem wersja Baby Drogby, pomimo tego, że jest niżej oceniona i częściej trafiała się w paczkach, była tańsza i wciąż jest tańsza raptem o jakieś 100 tysięcy monet, a do tego ma lepszą średnią bramek na mecz, wynoszącą obecnie 1,06, co jest trzecim najlepszym wynikiem w grze, zaraz po karcie Cristiano Ronaldo oraz Ronaldo Nazario ocenionego na 94, no i wydaje się, że to wcale nie jest przypadek, bo po prostu Didier Drogba zgodnie z moimi oczekiwaniami jest prawdziwym rzeźnikiem, a gdyby było inaczej, no to chyba straciłbym wiarę w FIFA 20, ale na szczęście, jak widać, jest jeszcze coś, co mnie przy niej trzyma, przy czym oczywiście Drogba jest bardzo oryginalnym, potężnym napastnikiem, który potrafi zrobić rainbow flick, podeptać przy okazji obrońcę i wjechać z piłką do bramki, ale ma przy tym problemy z dryblingiem i to jest jego główna, no i w sumie jedyna wada, o ile można to tak nazwać, bo rozpatrywałbym to raczej w kontekście niedociągnięcia. To znaczy, jeżeli ktoś lubi się kiwać i bardzo odnajduje się w grze chociażby Neymarem, no to po przejściu na Iworyjczyka może nie wiedzieć, o co chodzi, no bo jednak on nie jest ani zwinny, ani nie ma większego pojęcia o kiwaniu. Zresztą dribbling na karcie oceniony jest tylko na 80. Natomiast już komuś takiemu jak ja, no to jednak zbytnio nie przeszkadza, bo Didier Drogba może przebiec 40 metrów z waranem na plecach i Francuz przez ten czas nie da rady go zatrzymać, bowiem Iworyjczyk jest tak silny, że w jego przypadku po prostu wystarczy biec i strzelać. Przy czym przyznaję, że 2 razy doszło u mnie do tak kuriozalnej sytuacji, że Drogba podczas biegu z piłką przy nodze przewrócił i dosłownie podeptał ze 2 obrońców, którzy próbowali mu ją zabrać, no a sędzia dyktował za to wolnego dla rywala. Więc to jest chyba najlepsza recenzja siły, z jaką mamy tutaj do czynienia, która w sporym stopniu przekłada się także na siłę strzału. Ta notowana jest na 89, przy czym towarzyszy jej również 89 wykończenia i ogólnie najsłabsza ze wszystkich umiejętności strzeleckich to strzały z dystansu ocenione na 82, aczkolwiek nie ma jakiegoś większego problemu ze zdobyciem Iworyjczykiem bramki sprzed pola karnego, no bo nawet jeśli takie uderzenie będzie nieco mniej celne i nie poleci w samo okienko, to wystarczy, że będzie lecieć światło bramki, a siła strzału spowoduje, że już nawet ci najlepsi bramkarze będą mieli problemy z interwencją. Zresztą to tyczy się wszystkich rodzajów strzałów z każdego obszaru na boisku, jedynie szkoda, że Drogba nie ma 5 gwiazdek słabszej nogi, no bo to byłaby już absolutna perfekcja, aczkolwiek 4 gwiazdki także wykonują świetną robotę i przy tym warto wspomnieć jeszcze, że Didier ma aż 89 celności główek przy wzroście wynoszącym 189 cm. No i gdyby tego było mało, jego skoczność oceniona jest aż na 88, więc ewidentnie to nie jest często spotykana kombinacja, no bo z reguły wysocy napastnicy mają słabo ocenioną skoczność, a rywali dominują w powietrzu głównie z racji na swój wzrost. A w tym przypadku jest jednak inaczej. Mamy siłę, do tego wzrost i skoczność, plus oczywiście celność główek, a to powoduje, że nawet w tej biednej FIFA 20, gdzie wiele osób przestało już wrzucać piłkę w pole karne nawet przy rzutach rożnych, no bo wszelkiego rodzaju uderzenia głową są znerfione, Didier Drogba potrafi strzelić gola głową nawet po standardowej wrzutce ze skrzydła podczas akcji.
Więc to jest chyba ostateczny dowód, że mamy tutaj do czynienia z napastnikiem kompletnym. Szybkim, silnym, wysokim, potrafiącym odnaleźć się dosłownie w każdej sytuacji. Dlatego ja podczas testu Iworyjczyka bawiłem się świetnie i wątpię też, że prędko doświadczę podobnej frajdy w tej grze, ale ciekawi mnie jednocześnie, co będzie w tej dalszej przyszłości, no bo jeżeli takie cuda wyprawia jego wersja Baby, to co musi potrafić jego Prime albo ewentualna karta Optimus, która pod każdym względem będzie lepsza na papierze? Nie wiem, choć oczywiście się domyślam, a póki co tak oceniam najniżej notowaną i najtańszą kartę Legendy The Blues, która zresztą ostatnio znowu rozbłysła na pewnej gali, bowiem ten wielki Didier Drogba ewidentnie z własnej inicjatywy docenił naszego Polaka, rodaka Roberta Lewandowskiego, natomiast reszta ceremonii to był już taki miks kpiny z cyrkiem i nie wiem, dlaczego ludzie co roku wciąż darzą ją takim zainteresowaniem, ale wiem, czemu zainteresowaniem darzą kartę Drogby, bowiem otóż mianowicie, no on jest po prostu zajęty. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!